Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No, kolejny lot w oddziale 059 Gdynia Chylonia. Tutaj sekcja Kosakowo. Towarzyszymy Maćkowi, gdyż tutaj jesteśmy bardzo zainteresowani, jak się tym razem gołębie z naszego tutaj gołębnika, który mamy po tej stronie. Widzimy go, wypadną. Maciek wczoraj był na koszowaniu. Powie nam, jak tam wyglądało mniej więcej. I gołębi wiem, że poszło 48. Natomiast ile gołębi w oddziale? 48. Oddział dał mniej więcej tyle samo gołębi, co tam o 100 gołębi chyba mniej niż tydzień temu. 2860 było tydzień temu dokładnie. A teraz 2588. Czyli prawie 200 sztuk mniej, nie 100. Około 200 sztuk mniej tam. No, 2588. No. Ten sam dystans. Czyli to jest około, to jak podają na listach, około 140 chyba 1 km. Coś tam 7, no 2 km powiedzmy. No już inna pogoda, no już jesteśmy wszyscy w gruzach. No właśnie, tak. Tutaj czekamy na nie. Czekamy. Wiatr jest spychający, taki boczny, ale no i nie przeszkodzi boczny wiatr. Tutaj pogoda, zobaczmy, ona się co chwilę zmienia. Raz jest, kurde, bardziej zachmurzone niebo, raz mocniej. Tak, do godziny muszą, no 6.30 puszczone. Aha, bo planowo miały być wypuszczone o 6.00. 6.30 puszczone gołębie. O 11 ma się pogoda popsuć, czyli powinny być już dawno w domu. No tak na to liczymy. Ostatnio nam się bardzo udało, bo z 407 sztuk, no, które zakoszowaliśmy, 47 było w domu. Tym razem poszło 48, jeden ten gołąb, który zeszłym razem pauzował, a mianowicie kolegi Janusza Szalkowskiego, to był PL0244, 18, no, 51, 59. No zobaczymy, jak se nie poradzi, no to ma pecha. No. Dobrze, a jeszcze teraz tak przy okazji zapraszamy wszystkich, bo o godzinie 17 rozpoczynamy też koszowanie, tak, bo dzisiaj mamy lot oddziałowy, a tutaj gołębie czekają w blokach, że tak powiem, czekają te gołębie ze wspólnego gołębnika na lot, tak zwany mały finał, który będzie o godzinie 17 koszowanie. Zapraszamy wszystkich, a jutro będą startować z jakiej miejscowości? To jest Mrzeżyno, to jest około 225 km dokładnie, tam jest to miejsce. Trzybiatów, czy nie? No tamte okolice gdzieś, no. Mrzeżyno. Krótko mówiąc, północna Polska, zachodnia część, tak, od nas tu. Za brzegiem kawałek. Dobra, a my sobie tutaj czekamy. Tam zaraz jeszcze wejdziemy na daszek, ja zobaczę, bo może mi się w końcu kiedyś uda z tego daszku wypatrzyć stado, jak będzie szło. No, czekamy w każdym razie. W okazji Maciek, kiedy już tutaj wstał, przygotował tutaj karmę. To wczoraj ją przygotowałem. Wczoraj już przygotowałeś. Tutaj co dajesz do niej? To jest tak jak zawsze. Jest, najpierw był propolis. Jeszcze jaka karma? To z jakiej firmy? To jest Goldwing. To jest Goldwing. W tej chwili super dieta. To buraki jakieś tam widzę? Tak. To jest super dieta. Jest najpierw z dodatkiem propolisu. Później jest... Tego propolisu, przepraszam, to kiedyś tak nagrywaliśmy, tak, właśnie z tym spirytusem. Taki prawdziwy propolis robiony. Później do tego są chrzan, buraczki i czosnek. Czy chrzan, buraczki to jest leśne doliny, czy to są... To jest leśna dolina, praktycznie te gotowe. Też takie... sam robisz jakieś? Też sam kiedyś robię. Z tym, że no teraz praktycznie jak leśna dolina ma te naprawdę bardzo fajne produkty, To trochę z lenistwa nie chce mi się robić. Też właśnie, bo pamiętam, jak wtedy pokazywaliśmy na filmie, jak to robiliśmy, to nawet tak, było takie pytanie, jakie buraki tam były. Tak, do wody dostaną elektrolit i pulmorek. Elektrolit skąd? Elektrolit? Elektrolit dostają w tym roku, jadą na tych elektrolitach. Czyli akurat tej jedna puszka się skończyła. Pokażemy teraz to. Drugą puszkę otworzyliśmy na tej O2. Do wody dostają razem na przykład hydrodiar, no bo z hydrodiaru to nie ma praktycznie. Przypomnijmy, hydrodiar to jest ten preparat, który powoduje to, że się taki kał zwięzły jest, tak? Dobrze, ale mówię? On nie tylko. Ten, co był właśnie w tych kiedyś ampułkach, a teraz jest w takich saszetkach, tak? Tak. To ja tu mam troszeczkę inne. No. I pulmo. To są, żeby się koledzy, tylko właśnie powiedzmy, żeby się nie zdziwili, bo w handlu takiej wersji nie dostaną, bo to jest taka wersja niejako dla gołębnika Maćka wykonana. To są te trzy rzeczy dzisiaj dostają do wody na przykład. Wodę przygotowałeś sobie, widzę, wcześniej, tak? Tak, woda już odstała. To zaniesiemy. Dobra, idziemy wtedy zobaczyć. Troszeczkę im sobie, ale jeszcze to jest tak, że na początku do tej karmy w tej karmiku jest dużo mniej niż powinno być, bo to tam mają tylko wskoczyć te dostać trochę nagrodę i sobie trochę zjeść. Dopiero jak już jest praktycznie całe stado. Co tam teraz bierzesz? Jeszcze grytu trochę do tego dodaję, czerwonej cegły.
Tylko czerwona cegła, czy też czymś ona? Młodym chce? Tylko czerwoną cegłę. Tylko dodaję. Czerwoną cegłę. I teraz gołębie praktycznie jak... wrócą, to sobie troszeczkę tam skubną, później jak jest cała reszta, no to będą wiedziały, co jest gra. Widzę, domki kiedyś, zrobiłeś, tak? Domki zrobiłeś? Kiedyś się ktoś mnie pytał, dlaczego nigdy te kartony nie wyrzucam. O, widzimy, właśnie dziurkę zrobiłeś, kurde, i masz te... Ty, jak Manfred Bula, on miał gołębia, karton. On nie, siedział nigdy w celi. Niektóre gołębie to wykorzystują, one po prostu się parują i wtedy tutaj sobie trzymają gniazdo. To taka młodzieńcza motywacja gołębi. Ja tutaj tak ciągle spozieram do tyłu, bo my jesteśmy przy gołębniku, ale zobaczmy niebo, troszeczkę takie już się rozjaśnia. Ale to i tak się rozjaśnia za chwilę. Wystarczy, aby sobie pierwsze gołębie skubnęły w nagrodę, a później będą wszystkie karmione normalnie. Tutaj jeszcze masz takie czary, bo masz ten... tu no je, muszę, tak? Muszę zmienić, tak. Ja teraz to, jest, to jest na piórojady? I na piórojady i na... Na pasożyty już, nie? Tak, no teraz ona już wyschła, czyli... Tych olejków eterycznych nie ma. Czyli nie ma oleju, tu też wisi. Nie, no, widzimy. To trzeba troszeczkę. No tam zdziwiony jestem, że nie masz jakichś czerwonych wstążek czy coś na odczynienie jeszcze, ale to... Nie no, ale przez kalesony były. Ja wiem, ja to wiem, tego nawet nie mów, nie, bo no. to o tym to jest temat oddzielny, to jest taka tutaj teoria, tutaj w Kosakowie to jest czy gdzie? Że? Że no przez te kalesony przeciągają. To jest takie troszeczkę w kategoriach żartu, ale tak... No. Wy robicie jak to, że kalesony muszą być używane, tak? Oczywiście, no jak. I wtedy przez te się, odsony się krocza, że tak powiem, wsadza te gołębie, czy odsony nogawki? Z góry do dołu. No z góry do dołu i się przeciąga raz czy dwa przez obydwie nogawki? To zależy jakiej myśli. No właśnie, nie, to już tam nic nie mówmy nawet tego, ale to... I jakie kalesony oczywiście. Tak, tak, właśnie. I tutaj wtedy takie przeciąganie, oni w to wierzą wtedy, co robi, że to odczynia, czy to... Odczynia. Odczynia, no dobrze. Nie, no to takie to żarty, ale no nie, to... ale to... Dobra, my w każdym razie z żarty żartami, ale my tutaj intensywnie w niebo patrzymy. O, teraz widzimy dowody, Maciek dodał. I ile dajesz, jaka dawka jest tego? Ja zawsze troszeczkę mocniejszą dawkę daję. Praktycznie co najmniej o 1 ml więcej niż jest w tym... planie, no, tak. Niż ten, co zaleca producent na opakowaniu. Teraz to mamy troszeczkę te utrudnione, bo informacje o produktach ostatnio jest taka nagonka na każdego producenta, na sklepy, które handlują, że tak powiem, tymi preparatami, suplementami diety i z nadzoru weterynaryjnego i z innych instytucji się czepiają o każde słowo praktycznie. Tak. To jest taka trochę paranoja, to jest ja powiem wprost, to jest, dla mnie to jest chore, bo się okazuje, że nie możemy mówić, że to jest karma na przykład dla gołębi, tylko jak to się nazywa, mieszanka paszowa, albo coś tam, coś tam. Diety, to jest chore po prostu. Nagle słowa muszą się inaczej, tak. Definicja słów, kurde, się zmienia. Znaczy, no nie można używać na przykład, jeżeli powiedzmy, wiemy, że wszyscy, że oregano to nie jest tylko oregano do zupy, ale działa też na przykład na pewne tam sprawy zdrowotne związane też i czy u ludzi, czy u gołębi, bo to jest ten zioło, no ale my nie możemy tego napisać już. Znaczy nie można możemy powiedzieć napisać, tak. Tak, że oregano na przykład wpływa leczy. Na... Czy leczy, albo poprawia zdrowie. Poprawia zdrowie. Bo nie wspomnieli badaniami klinicznymi, o takie, no to jest chore po prostu, nie? Ale najgorsze, że to my musimy nagle się znaczenia słów zmieniać. Karma nie jest już karmą właśnie i tym podobne. No. Dobra. Patrzymy, kolega teraz daje ten elektrolit. Też dajesz go więcej, czy tyle samo? Nie, elektrolitu zawsze daje tyle samo, a dzisiaj nawet... Czy te gołębie z tego WG, tutaj z twojego wspólnego gołębnika też tak go dostają? Tak. Te same TJ2 preparaty? Znaczy dostają tak samo jak to. A te granulaty TJ2 też jeszcze stosujesz? Cały czas. Cały czas to pokażę. Nie, czekaj, zobaczę, jaką, bo ostatnio mieliśmy dla młodych, to były te czarne worki. Teraz mamy niebieskie, widzimy. I co ważne, o, on jest już większy, czarny, widzimy, tak. Nie? On jest grubszy, bo dla młodych był taki drobniutki. Czarny tu. A, nie, skończył nie, się nie właśnie, jak muszę przynieść nowy. Bo się skończył, czarny jest drobny, grubszy jest, ale jak gołębie się przyzwyczaiły, to tam nie ma dla nich żadnego znaczenia, jaki oni będą miały. Dobra, popatrzymy sobie teraz dalej tu. Teraz do pojnika. Tą ilość wody masz też tak odmierzoną, czy tak nie, z zapasem? Nie, to jest zapas. Nie żałujesz im? Jeszcze papugi dostaną. No właśnie, też tym elektrolitem? Wszystko to jest to samo. Resztki, tak. Tak. Dobra, popatrzymy. Metalowy pojnik teraz używasz, tak? Tutaj tak. Tam mam plastikowy. Czy to jest specjalnie coś zrobione? Nie, przypadek? Nie, przypadek. Przypadek. Znaczy,
To jest tak, przy tych pojnikach plastikowych te dekierki się mocniej trzymają, te wietrza u góry. Mhm. Tutaj to jest luźne i przy większej ilości głębi non stop to zrzucają. Rozumiem. Ty mówisz o tych pojnikach, które masz właśnie, nie tych takich typowych, takich jakby ta wydmuszka. O, patrz, 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 są gołębie. Są gołębie. Są gołębie, o. Patrzmy, przyleciały z kierunku, 10 sztuk jest i tam dalej jeszcze lecą. O, 4 siadają pierwsze. Zaraz zobaczymy, które to są. 4, 5, 6, 7 jest. 4, 6, 7. Ostatnio nam się jeden nie odbił, ale wprowadziliśmy pewną modyfikację. Tam taki przegródka, żeby one się musiały schylić. O, 7 gołębi już jest. Chyba wszystkie, które ten zaraz zobaczymy, jaki czas mają. Tu musimy przejść. Zobaczymy, czy się nam wszystko tutaj poprawnie odbiło, bo to różne mogą być rzeczy. Tak, 6 gołębi mamy, Maciek. 6, może jakiś kurde. Zobaczymy. Pierwszy gołąb był gołębiem Arka Koniecznego. Co? 7, to tutaj czekaj, zobaczę, bo może 6 odbitych jest. Pierwszy był gołąb. Mów, jakie są gołębie. Pierwszy jest. DV? DV jest. 240 jako drugi. 237 kolegi z góry. 236 z Guda. 169. 206, 241. Zbyszka Oleksiaka. 7 czy 8? 8 już jest odbitych. Nie. To jednego brakuje. Musimy to sprawdzić. No. 9 jest. 9 to 8 jest odbitych. Jakiegoś brakuje, zobaczymy zaraz. O, 2 następne latają, tam sprawdzaj. Nie, nie, ja będę tu z zewnątrz, bo ja sobie... Całe stado, ale to chyba do kogoś poszło tam. Tu jeden lata. O, tu następny. Są następne, tak, pojedyncze sztuki. Tamte już ale te przyszły z kierunku, te już... O, tutaj kolejne są. No bo teraz się akurat wzmógł, tak trochę, no. Widzę. O, jest jeszcze ich trochę. O, jest, jest więcej, tu widzę. O, jest tu jeszcze. O, 4, 6. Szpak jest, on miał pecha, jeden szpak. Właśnie on się nie odbił, jeden ostatnio. No, później go wyłowimy jakoś, zaraz zobaczymy. Tam na bieżąco na stronie zrobiliśmy taką specjalną stronę, żeby koledzy mogli zobaczyć, bo te, które mamy gołębie w oddziale, one niejako na systemie nasze gołębniki nie pracują, one inaczej troszeczkę działają. I musieliśmy dorobić specjalną stronę, że tam prezentujemy listy. Gdzie? Ale to nie nasze, nie, nie, to od, o tu jeszcze doleciał z tej strony jakiś. Ja popatrzę sobie ten... Ja sobie wejdę zobaczyć. O, o, o. Jeszcze później pójdę. O, tu jest jeszcze stado. Przyleciało kolejne, Maciek. O, jest. 6-7 sztuk. 2, 4, 5. Na razie widzę, jest dobry czas chyba. Tam musimy troszeczkę wydłużyć tutaj im kanał niejako, który będą przechodzić. Myśleliśmy, że po prostu to wystarczy, ale no, nie zawsze się tak udaje. Tutaj we wspólnym gołębniku mamy wydłużone o te kilkanaście centymetrów. Wtedy one dłużej są na antenach i wtedy jak ich większa ilość przyjdzie, to zawsze jak po kolei się przejdą, się dobrze odbiją. Tutaj natomiast mamy to bardzo krótko i jak szybko weszły te pierwsze, to któryś tam przepuściło, ale to sobie zaraz go wyłowimy. Proszę? Tak wysoko, no. Wysoko, teraz spada. Zaraz zobaczymy, ile tam nam, czy tam poprawnie wszystko odbija. Oczywiście korzystamy z zegarów systemu AMC. Ale słyszymy. Teraz pójdziemy sobie zobaczyć, ile tych jest gołębi. Czekaj, zobaczymy. O, i będziemy czekać na kolejne. Tu mamy
w zegarze jest 26 sztuk odbitych. 26 sztuk, a natomiast tutaj patrzcie. Tutaj nam cały czas pokazuje właśnie odbicia gołębi, o której godzinie, z którego lotu widzimy system. A które one były pierwsze? Pierwsze były, widzisz, jak tu mamy teraz ładnie zrobione, wszystko widać, choć zobacz. Tak, ja muszę okulary ubrać. Proszę. Tu jest taka ta właśnie opcja, że za pomocą tego interfejsu łączymy się z laptopem i tutaj na ekranie komputera zegar chodzi, żadnej przystawki, tylko taki kabelek mamy. Ja później pokażę, jak to działa. Mamy tutaj te wszystkie gołębie, które się odbiły. O, sobie tutaj możemy to skopiować. Także na stronie internetowej zaraz to powinno być przekazane. W międzyczasie te gołębie, widzę, dochodzą. Tam, o, weszły już, dobra. A my sobie będziemy dalej tam obserwować. My tam patrzyliśmy, było 26 sztuk, w międzyczasie jakieś dochodziły. Zobacz, Maciek, ile tam jest, na ten. Ten jeszcze się nie odbił. No bo tu musimy troszeczkę... 32. Ten też się odbił już? 33. Nie słyszeliśmy pipnięcia, ale to Maciek gwizdał, to może dlatego. 33 sztuki, tam jeden nieodbity jest. To wiemy, ale to sobie za chwilkę go wyłowimy. No. Koledzy dzwonili jacyś, że mają? Nie, jeden dzwonił, ale to akurat chciał się zapytać, jak co akurat nagrywaliśmy, jak tam, czy, o której przewidujemy. A to 8 godzina była, czyli jak były wypuszczone z 6:30, czyli półtorej godziny, praktycznie taki sam czas jak ostatnio. No miały troszeczkę... 4 minuty lepiej, bo 7:34 było ostatnio pierwszy i te przyszły z kierunku. Tylko właśnie nie wiem skąd. Te przyszły stamtąd. Te przyszły z tego kierunku, już ja się spodziewałem właśnie. Kolejne przychodziły już troszeczkę dalej, z tamtego kierunku, właśnie tam z miasta, tak jak to nazwijmy. Natomiast tutaj te przyszły pierwsze przyszły z kierunku. O. Zobaczmy, szpak jest jeden i drugi jest, szpaki są. Dwa połowe też są. To wiemy. To te wiemy, że są. Musimy później popatrzeć. Będziemy sobie później sprawdzimy jeszcze ich ilość. Dobra. Patrzyliśmy na zegar, 33 sztuki były odbite, a tutaj kolejne 5 sztuk przyszło. Kliknęło? Tak. I jeszcze jeden, szósty. To będzie już wtedy około 40 sztuk. 33 i 5, 30. 8, 39, no to już dużo jeszcze wtedy by ile brakowało? 8, 9 sztuk. Mewa to... 12 minut. Proszę? 12 minut. Minut, no. Później wieczorem sobie zrobimy tam takie zestawienie, klasyfikację, bo będziemy widzieli już... Może w tym tygodniu będą troszeczkę wyniki wcześniej niż ostatnio kolega... Obliczeniowy z czasu wrócił, to chyba szybciej troszeczkę zrobi. O, jest jeszcze. Następny jest już, nie? Proszę? O, widzimy, Maciek. Kurwa, mnie zaskoczyło. Słyszymy, z kimś tam rozmawia. To chyba z 40 już będzie. Aż pójdę zobaczyć. Dokładnie plus ten jeden nieodbity to będzie. Chyba, że to jest jakiś może ten co no zaginął. O, jest jeszcze jeden. Trzy sztuki. Pięknie. Ty, Maciek, na lot ten 220 pójdą dzisiaj na koszowanie? Chyba nie. Nie będziemy ich męczyć. Zobacz. No bo mamy, mówię, ten gdzie koszowanie na ten finał 220. Te gołębie, oprócz tych lotów dwóch oddziałowych, które dzisiaj mamy, one oczywiście leciały całe, dokładnie trenowały tak samo z tamtymi gołębiami. Nawet jeden lot więcej wykonały, taki większy. A teraz jeszcze dwa te dodatkowo oddziałowe. Czyli jakby te trzy się odbiły, to powinno być chyba 43 sztuki. Ten jeden ostatni, jak to zobaczyć szybko.
jeszcze. Musimy wszystko podogrywać. Tak, 43 sztuki. Teraz będziemy szukać tego gołębia, który jest nieodbity. Na razie nie ma, ale z tego co mamy, to 4 sztuk nam brakuje. Zakładając, że tamten. Ta jeden jest nieodbity. Nieodbity, ja wiem, ale. 3 brakuje w tym? 4. To 48 było, tak? Tak. 48. No ale mamy dobry czas. Popatrz, która godzina jest, bo nie zwróciłem uwagi. 14 po. 14 po, czyli od 8 godziny. 15 minut mamy te 40 kilka. 14 po. Otwarcie zegarów o które dzisiaj jest? O 14. No to akurat na otwarcie kolega przyjedzie, to wtedy kiedy przyjedziemy do niego na kuszowanie, to nam jak tam koledzy mieli mniej więcej. No i liczymy, że kolega Wojtek, dobrze mówię? Wojtek. Tak, kolega Wojtek w tym tygodniu szybciej troszeczkę zrobi. Tak, no, ona w czasach był, no musi no odpocząć. Właśnie, on wtedy jak dzwoniliśmy to nawet z lotniska prosto. Tak. Ale bardzo dziękujemy mu, bo też nam podsyła listę taką z wynikami. Że możemy sobie u nas na stronie też ją pokazać. O jest, nie, a to poleciał przelotem. Ale 2 są następne. Te nie, to nie, to nie nasze, nie. Nie, poczekaj, to one. Nie. Tam sąsiada. Sąsiada. O. Sąsiada. Widzimy, przed chwilą było niebo niebieskie. Teraz jest. Nie, jeden? Jeden, jeden chyba. Nie. Nie. A gdzieś... to drugiego sąsiada. O, jest, o, tu jest za to inny. O, to jest. Ten to jest od nas. Co, co? Jeszcze jeden jest? No. Nie, to jest ten sam. Nie, to jest ten sam, bo on tak lata. Jeden tylko lata. A owce jest. A tu jeden wylądował. Aha! Kurde, patrzę, ślepy. To są w kondycji dobrej. Musimy zobaczyć, ciekawe, czy ten, który miał to, ten, co pauzował ostatnio, czy był. Nie ma. Nie ma go jeszcze. Nie ma. I teraz kiedy im dorzucisz tego resztę żarcia? Jak więcej przyleci jeszcze, poczekamy trochę? Tak. Teraz jak już będą wszystkie. Proszę? Teraz jak już będą wszystkie, czy tam jednego będzie brakowało. Słyszeliśmy, odbiło. To by było 44 odbite, jeden nieodbity 45, czyli brakuje według naszych obliczeń 3 sztuk. Myślimy, że to jest dobry czas. No, ile? 15-20 minut to trwało ich przylot. A my czekamy dalej na te 3 gołębie kolejne. O, do sąsiada dopiero się schodzą. O, dobrze. O, mało będziemy tutaj naszą relację kończyć. Mamy w gołębniku 47 sztuk. Wyłowiliśmy tego, który się na mnie na początku nie odbił. To był niestety kolegi Zbyszka Oleksiaka, 18539. A jest jako 47 odbity. Jeszcze jednego gołębia nam brakuje. Sprawdziłem też przy okazji, którego brakuje. Brakuje gołębia kolegi Adama Piwowarczyka o numerze 8134. On sobie powinien tutaj jeszcze dolecieć, bo mamy dużo czasu, to będziemy cały czas patrzeć, natomiast pomału kończymy naszą relację. O godzinie 14, tak jak słyszeliśmy, będzie otwarcie zegarów, no i później o godzinie 17 się ponownie spotkamy dzisiaj tutaj na Kosakowie, gdzie kiedy będziemy koszować te gołębie, tutaj to już większa ilość dużo niż tutaj, będziemy koszować je na lot, ten tak zwany mały finał, tak jak kolega Maciek powiedział, z 225 km, także na razie dziękujemy. Ten gołąb, który się szwenda, to nie jest gołąb, od nas on nie ma tipesa. On sobie tak chodzi tylko, się przybłąkał gdzieś. A my będziemy tutaj w dalszym ciągu na tego jednego gołębia tutaj naszego czekać.